Płacząca figura Matki Bożej z Meksyku obiega świat. Czy jest to prawdziwy cud, czy przypadek lub efekt działania człowieka? Posąg Matki Bożej wydaje się ronić łzy. Na miejscu cudu ustawiają się kolejki wiernych, którzy wierzą w cud, w nadnaturalność tego zjawiska. Płacząca figura Matki Bożej w Meksyku ostrzega, przed czym świat, a może jest to zjawisko obserwowane od jakiegoś czasu w meksykańskiej świątyni jako efekt czyichś przyziemnych działań. Zdjęcia i filmy pokazują niezwykłe wydarzenia, do których dochodzi w kościele we wspólnocie El Canal w stanie Colima w Meksyku. Matka Boża roni łzy. Na miejscu tegoż cudu ustawiają się kolejki wiernych. Na nagraniu widać płaczącą Maryję. Niektórzy od razu stwierdzili, że łzy są prawdziwe, a oczy Maryi wydają się być bardzo realistyczne. Kiedy płaczemy, nasze oczy stają się zaczerwienione. Podobnie dzieje się z posągiem Maryi, skomentował okoliczny mieszkaniec Wiktor Ramos. Pojawiły się także spekulacje, że łzy na figurze Maryi mogą mieć większe i głębsze znaczenie. Mieszkańcy uważają, że ma to związek z przemocą, jaka panuje w stanie Colima. To jeden z wielu terenów w Meksyku, który jest szczególnie niebezpieczny dla turystów.